Ja nigdy nie ukrywam, że dla mnie jest kiepsiutki ten ziomek, ale muzycznie, bo prywatnie go nie znam, więc jest kiepsiutki. Chociaż pierwsza płyta, tak jak ten, jak ostatnio to było sprawdzane. Pierwsza płyta była spoko, a każda kolejna taki... I to jest coś, co mi się najbardziej podoba w internecie. Mianowicie, ja mogę powiedzieć, że ktoś jest on też może mi o tym powiedzieć i w sumie nic się nie dzieje, nie? Więc to by było na tyle. Więc no. No ja wiem, widzę, już napisałem komentarz nawet, po prostu upałem to. Fame MMA, Szpaku versus Nitro. Ale to jest następna rzecz, z której wy, osoby, które macie 10 i 15 lat, nie rozumiecie. Poza, ja nie muszę słuchać jego muzyki, nie muszę jej szanować. On nawet może pójść krok dalej i mnie w ogóle nie szanować. I tyle, no i w życiu masz takich osób, setki jak nie tysiące, z którymi się nie trzymasz, których nie lubisz, którzy ciebie nie lubią i nie bijesz się z każdym. O, z tym się zgodzę, z tym, których nie lubię, to faktycznie są tysiące. Więc no, ja lubię każdego akurat. Więc jest mega dużo osób, które mnie nie lubią i których ja nie lubię, ale to wiesz, no. A ja wychodzę z założenia, że czemu to zawsze myślisz, nie? Jest pozytywnie, jeżeli ktoś cię wspomniał w traku, to zawsze coś nowego, coś fajnego. Nie wzywał, tylko powiedział, że ma p***e zdanie. Ja nawet nie widzę tutaj rzeczy, do której można było co najpierw, że można to w mem zamienić, napisać sobie w komentarzu, moje zdanie jest istotne czy coś i ale ja ci powiem, tyle. Że... ale to jest to, co ja powiedziałem, że to jest mega fair, ja za to lubię internet, że ja mogę powiedzieć, że nie wiem, że kogoś nie lubi, on może powiedzieć, że w sumie interesuje i... Tyle. Czyli luźno podeszli chyba. Luźno do tego podeszli. Mówię ci, napisz komentarz, że twoje zdanie jest istotne. To jest, będzie zabawne, ja będę się cieszył pod wąsem. Albo może napiszę, że spróbuję podrasować moje zdanie, by ci się podobało. Nie, to gorsze dużo. Okej, okay. Przepraszam. Tak szczerze, pan Rafał miał rację. Oj, panie Rafale. Mówię ci, panie Rafale. A mogę napisać, mogę tam napisać, żeby sprawdzić, że to zniszczył? Mogę napisać, ty jesteś chciałem sprawdzić, jak krawcia na bicie. Nie, to lepiej nie. Jestem takim atencjuszem, że nawet dałem linka, żeby ten, ludzie weszli mi i dali łapkę w górę pod moim komentarzem. To się produkuje i tłumaczy, nie no, ja wiesz, ja w 30 sekundach coś zamknąłem, więc no. Jest w porządku. O, widzę, że napisałem, że twoje zdanie jest istotne. Napisałem. Ja piszę... Nie jest. A to ja teraz zapytam, kto tak powiedział? A tu jest. Nie jest, a ja napiszę, kto tak powiedział. I ty mi odpisz, że Szpaku. No ci tak... Dalo w zabawę. Nie wiem, wszyscy mnie wyzywają, na czacie, za kola, coś tam pod Brudnikow, ale się ulałeś, Szpaku. Na mnie też wjeżdża, jak ja mam żyć, no no. Ja nawet nie wiem jaka gra, kto grał, tak szczerze nie wiem. Nie wiem, przeproś mnie. Nie wiem, wszyscy mnie wyzywają, Paku mnie wyzywa, Rafał mnie wyzywa. Ja cię nie wyzywam. Ale widzowie jak mnie wyzywają, Szpaku mnie wyzywa, ja tego Szpaka też nie kojarzę. Tak szczerze dla tezi. Ja ci widzę, nie słucham za dużo. Ale no to tutaj jak krytykuję... A tutaj, tak jak Oskar Biernacki napisał, tu jest tego, tak? Szpaku Solóweczka, Beszel Dis. Co ty kurwa myślałeś, że to przemilczę? Spędzałem czas z rodziną, którą kocham. Wszystkim raperom w nowym roku życzę, żeby nie skończyli jak ty, tu blondyneczko. Było mi cię szkoda, więc nie wymieniłem ksywy. Jak wtedy, gdy dałem fit, nie chciałeś się ze mną liczyć. Wydałem płytę roku, kurwo, bezapelacyjnie. Chcę zabłysnąć atencjuszu, więc wymienię twoją ksywę, beści. Masa przypałów, u mnie tylko małe piwo. Nie schowałem głowy w piasek, jak wtedy, gdy cię twój hype zjadł. 3 miesiące grozisz przez Instagrama, jak gram w białym. Mówisz, że masz wyjazd, panie kasztan. Coś tu nie bangla, jak twoje tańce umiją. Robię 100 do 2. W sumie tego nie, a jeszcze mieliśmy zobaczyć tu, tak? GG Easy, to jest ta nuta i on tu nagrał piosenkę, w której to są komentarze, ja już nawet tutaj się zatancjonowałem. W minuta 40 powiedział chyba, że ma zdanie Sergiusza w chuju, coś takiego. Grałem wiele fitów dla kolegów z mojej branży, nigdy dla
Tu gdzieś to będzie. To ten drugi, robimy tym epoch. Czampy widzowie odmulane do proch, których ma życie. Do końca turbo wyścigu 18 minut. Zelek 7 na pierwszym miejscu. Pozdro Zelek 7. No i w sumie to tyle. No tylko na wino, że ma w chuju wyjebane z opierdol introzyniak. A jak do tego doszło ogólnie, że Szpaku taki wers nagrał, to ja wam mogę szybko w skrócie opowiedzieć. Generalnie sytuacja wyglądała w ten sposób, że Sergiusz kiedyś razem ze Szpaku grał duo Q w LoLu. No i to było na offline'ie. Ja wtedy z nimi też grałem na dżungli. Szpaku grał na topie i Sergiusz grał na dekery. No i Szpaku miał tam chujowy build zrobił, bo szczerze Szpaku jest totalnym nobem w LoLa, no jest takim gównem totalnym. No i on tam zbudował na Renektonie na first item Hydrę, a na Renektona na first item powinno się budować taki item, co leczy, teraz nowy wyszedł. Oni o grę się pokłócili? To beka. No a Szpaku jest debilem i zrobił Hydrę na pierwszy item. No i tam Sergiusz zaczął go wyzywać, że kurwa, co ty budujesz? Hydry się nie robi na Renektonie, jest useless. No i on wtedy powiedział, że obraził się, wyszedł z TeamSpeak'a, no i nagrał właśnie taki wers, że ma w chuju jego zdanie. Sobie będzie budował jak chce. Dlatego nazwał nutę GG Easy, tak? Takie nawiązanie do League of Legends to jest. Wiecie, League of Legends. Jak się kończy grę w LoLu, to z reguły jak się jest toksikiem, to się komuś pisze GG Easy, wiesz, w sensie, że hehe, była łatwa gra, ja pierdolę, ale łatwo. No i dlatego tą nutę nagrał o nim. Serio wam mówię, nie kłamię. Zostawcie łapkę w górę, proszę. Zostawcie łapkę w górę. To tu o grę poszło. Lecimy z omy. Ja mam wszystko. No poważnie wam mówię, że tak było. Po co miałbym kłamać? Tupę. Co ty robisz?